No teraz tutaj wreszcie jest to takie pytanie, ponieważ moi rozmówcy są ciekawi tego, jak to się stało, że akurat no jest, spotkaliśmy się tutaj i w związku z tymi wieloma pytaniami, bośmy tutaj przedyskutowali no całą niedzielę prawie, że tylko powiedzmy część jest nagrane, natomiast to pytanie tutaj takie na zakończenie. Jak to się stało, że odszedłeś od Świadków Jehowy? No właśnie, tak, jak to się stało? Kiedy pojawiła się decyzja, co na niej zaważyło, może w ten sposób? Decyzja to była w maju 2009 roku. Decyzja zapadła, natomiast trochę wcześniej zaszły pewne wydarzenia, które świadczyły o tym, że coś jest nie tak. I przez lata, bo słuchajcie, raz to byłem właśnie tym starszym w Opolu, a później się przeniosłem teraz, gdzie tam mieszkam, i tam był już inny zbór. No i zauważyłem wiele rzeczy, które dawały mi do myślenia, że coś tu się kupy nie trzyma. I to się nawarstwiało. Ja na swoim blogu opisałem to w detalach. Słuchajcie, to tam ostatnio jeden znajomy to mi przez telefon powiedział, że słuchaj, włos się jeży na głowie. Ja Państwu dam to w opisie do filmu tego i tam można sobie poczytać historię mojego odejścia w paru częściach. I to, te wszystkie wydarzenia, które następowały, one spowodowały, że dawało mi to do myślenia, aż wreszcie ja zajmowałem się, no wiadomo, siedziałem w 2009 roku też w internecie, no i sprawa wyszła takiego zdjęcia tej sowy z Bohemian Grove, nie? Tam w Stanach i tak dalej. No i przy okazji, jak to zdjęcie się tam analizowało, to dałem to zdjęcie koledze, przesłałem, a on mi mówi, gdzieś tam pogrzebał, słuchaj, a jakiś taki link jest, nie? Taki jakiś link. No to był właśnie link w temacie krwi, chodziło o transfuzję krwi i to był były członek ciała kierowniczego. No i ten członek miał, ten członek właśnie ciała kierowniczego, on został wyrzucony z organizacji. No i pytanie, dlaczego został wyrzucony? No i to była cała opowieść, cała książka, którą też przeczytałem, ale już w tym maju się zorientowałem, bo to praktycznie decyzja była na poziomie powiedzmy 2 tygodni. I w końcu mi kolega powiedział coś takiego, no to słuchaj, ty teraz wiesz, że to jest lipa, to ty jeszcze będziesz chodził na zebranie. Już mi się nie chciało chodzić na zebranie i poszedłem po raz ostatni, ponieważ wtedy mnie zaproszono na obiad po zebraniu, no to ja mówię, to pójdę, no nie tego. Ale już nie miałem ochoty chodzić na zebrania. To był maj i 30 maja 2009 roku nie poszedłem na zebranie. Znaczy to było ostatnie moje zebranie. Natomiast oczywiście wtedy już, jak zobaczyłem, że miałem otwarte oczy, zobaczyłem tą lipę na tym zebraniu. Wcześniej tego, no słuchajcie, 20 lat minęło, ale po prostu pewne rzeczy nie widziałeś, bo byłeś tak zasugerowany, że tym, że to jest prawda, nie? No dobra. Byłeś tak mocno zasugerowany, że no nie ma zmiłuj się. Ale widziałem, że coś nie pasowało. Ale jeszcze nie było argumentów. Nagle jak ja to przeczytałem, ten cały link i tak dalej, i praktycznie historia Kościoła mnie wbiła do Świadków, a w tym momencie historia Świadków Jehowy, który poznałem historię, to mnie wywaliła z tych Świadków Jehowy. I to praktycznie to był ten motyw, ta historia. Bo ja lubię historię, ja zrobiłem kupę filmów historycznych tutaj o Polsce, o historii Polaków, właśnie w oparciu o Stary Testament. O, proszę bardzo. I też przy okazji się rozgryzło, kim są Polacy w Starym Testamencie. To są ci właśnie Izraelici, nie? Ale to zostało tak wymieszane, że słuchajcie, teraz bardzo trudno dojść do tego, co to są Wedy, a co jest Biblią, nie? Ale przynajmniej z tych fragmentów można było zmontować ramówkę, taki ramową historię Polaków, których tam historia zaczyna się od Arki Noego, dokładnie. Jeżeli on się tak w ogóle nazywa, nie? No i ta historia spowodowała, no i później był czerwiec, nie? 2009, nie? No i czym on się charakteryzował? Że ja nie chodziłem na zebranie, ale świadkowie na mnie polowali. Ja znów tak, jak była niedziela, zebranie, no to ja wyjeżdżałem, żeby mnie nie znaleźli, nie?
tak unikałem kontaktu z nimi. Natomiast w końcu doszedłem do takiego wniosku i to był bodajże czwarty, już nie pamiętam, lipca, czyli Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych, Święto Narodowe. Jeżeli się nie mylę, to był czwarty, ale już nie pamiętam. Może gdzieś to jest. I pamiętam, w ten dzień napisałem list mailowy do zboru. Tam wysłałem, powiedzmy, jednemu maila właśnie i napisałem ten list o odejściu, że dlatego nie chcę być świadkiem Jehowy. Wcześniej, oczywiście w Niemczech też dostawałem, będąc w Niemczech, w Wiesbaden, bo to było się wtedy w Wiesbaden, właśnie pojechałem do Wiesbaden, tam do rodziny, no i co się stało? I nagle się rozdzwoniły telefony. Wszyscy dzwonią: słuchaj, Mariusz, jak to ty odchodzisz tu, co ty robisz, i tak dalej. To się wszyscy troszczyli. I była nawet taka jedna siostra, która mnie znała, no właśnie te 20 lat. I ona mówi, w końcu po całej argumentacji, ponieważ no leciały argumenty, to ja się tutaj tego, ona w końcu stwierdziła: wiesz co, tobie już nie można pomóc. Tak, tobie już, czyli ja już bym po drugiej stronie barykady, już się nie dało rady. To już jest taka siła argumentacji, że ktoś jak pozna już prawdę, czyli zobaczy to tego, to już nie ma tutaj. I ja napisałem ten list w sumie. Mało tego, wcześniej jeszcze tutaj niektórzy mi na Skype'ie, bo to też internet też tam był, nie wiadomo, na Skype'ie mi pisali: słuchaj, a chcesz takie coś dla, takie wiesz, dla dzieci, dla dorosłych, takie coś, żeby było na zgromadzeniu tobie przydatne. Chociaż ja już powiedzmy na zgromadzenie był, nie przyjechał, nie? Ale na takim zgromadzeniu, słuchaj, to jest dobre, taka powtórka z programów, takie coś bracia opracowali i mi to wysłali. Dawaj, to sobie obejrzę, co to jest, nie? Mi wysłał, nie? Taki też znajomy brat, tylko z innego zboru, z Zaodrza, Opole. No i w końcu ja sobie zebrałem tych wszystkich, którzy mieli tutaj w maile, Skype i tak dalej, i rozesłałem ten list. To tam rozeszło się, od razu była burza, od razu były telefony, że ten tu tego, co on tam pisze, tu odstępca, tam zaraz, to się tam aż gotowało w tym zborze wołczyńskim. Oni tam mieli po prostu poruszenie, ciśnienie było takie jak po prostu, jak po eksplozji bomby tej miny morskiej, nie? Tylko fajerwerk taki wielki, nie? No i to, i oczywiście zadyma, później wróciłem, powiedziałem, że jestem i tak dalej, a oni mówią: komitet. Mówię: w życiu będziesz miał komitet, ja ci mogę zrobić komitet. To wam trzeba zrobić komitet. Albo ten, pluton egzekucyjny za te 20 lat, nie? No to już tam tylko przed jakimś zebraniem mi zadzwonili, że już nie jestem świadkiem, nie? Ale to list dostali. Ja już z nimi się już nie kontaktowałem, w ogóle tam nawet nie próbowałem nawet z nimi dyskutować, nie? I to w sumie były takie powody, dla których odeszłem ze świadków i właśnie, jak to się mówi, odeszłem z tarczą, bo niektórzy odeszli na tarczę i później mieli poczucie winy, bo chcieli wracać. Natomiast u mnie było zupełnie, odszedłem z powodów doktrynalnych. Jest to bardzo rzadkie odejście od Świadków Jehowy i organizacja strasznie tego nienawidzi, bo to są ludzie, którzy zobaczyli blef. To był blef i oni odchodzą świadomie, z pełną gardą i starczą. I takie osoby nawet dzisiaj są bardzo niebezpieczne dla systemu religijnego. A jak wiecie, jestem według niektórych wrogiem numer jeden. Już nawet dla całości systemu, nie tylko dla systemu religijnego. No to tyle. Mamy coś jeszcze? To znaczy, no, ja bym jeszcze tylko chciał się zapytać, no, jeżeli ludzie studiują Biblię i widzą, że to jest oparte na rodzie iluminatów, Jehowy, organizacji. Bliżej, bo chyba nie będzie słychać. Na podstawie iluminatów, nie? Szczególnie ród Russellów, który to zakładał. To czy jak oni są opowiadani tam, że jako założyciele badaczy, bo oni tam z ruchem Millera byli z kiedyś na samym początku. Tak. Więc to są bardzo stare dzieje, to jest jeszcze 1800 tam któryś rok, czyli
oni tam wypisywali te różne końce świata. I z tego co wiem, to od 1914 to tam tych zmian już jest chyba 5 czy 6 i cały czas jest nowe światło. I wiem, że właśnie w organizacji świadków jest przez to straszny też problem z wytyczaniem tych okresów. Koniec systemu, to data i tak dalej, i tak dalej. Jak oni to postrzegają? Tak w dwóch słowach, bo już mamy 3 minutki dosłownie. W porządku. Dobrze, że zwróciłeś uwagę na tę minutę. Co ja chcę powiedzieć? Tutaj historia Świadków Jehowy, czyli całej tej organizacji Towarzystwa Strażnica, to jest oddzielny temat. I ja będąc w organizacji, ta historia była tak preparowana, żeby się nikt nie zorientował tych detali. Ponieważ zasada jest podstawowa. Diabeł tkwi w szczegółach i te detale nie można po prostu, ich się nie wyciąga. Albo się podaje w innym świetle. To jest cała ściana dezinformacji, żeby historię zgubić, żeby nikt nie wiedział o tym, czym tak naprawdę jest organizacja Świadków Jehowy. Jest to taka sama organizacja jak każda inna religia, oparta na blefie. I to nie ma nawet dwóch zdań. Tylko, że po prostu ma to silne poczucie tego, że to jest prawda, nie? Że oni studiują Biblię i tak dalej. Ja ze swojej strony mogę jeszcze powiedzieć tyle, że po odejściu ze Świadków Jehowy nie miałem problemu z żadnym towarzystwem. Nie miałem z racji tego jakiejś schizy psychicznej, która by mówiła o tym, że powiedzmy coś, że mnie tam bracia porzucili i tak dalej. Nie. Ale się okazało, że ci wszyscy moi wieloletni przyjaciele to nie byli przyjaciele. Ale to nie zmieniało rzeczy, bo za to miałem całą masę innych przyjaciół, nie? I do dzisiaj mam. Zresztą choć, słuchajcie, no wy też tutaj jesteście, no to jest też prosty dowód na to, że ja z towarzystwem nie mam problemu i nie mam żadnej schizy z tego powodu, że niby zostałeś sam. No bo organizacja tak robi, że ty się odcinasz od tego, a jak odchodzisz, no to już nie masz wszystkich, nie? U mnie akurat było dokładnie na odwrót. Ja nawet u jednego brata, zaraz po tym, kiedy już odszedłem od organizacji, oni to ogłosili, to następnego dnia to byłem witany jak bohater narodowy, bo oni też widzieli, że to jest lipa. Tylko oni nie byli tacy odważni, żeby napisać list. Nie? Tylko mówię, witaj tu tego, bohater narodowy jesteś. Fanfary, obiad i tak dalej, cuda na kiły, jeszcze tylko czerwony dywan by brakował, nie? Ale, bo oni widzieli, że to jest lipa. Inni też widzieli, tylko siedzieli cicho. No ale ten akurat był na tyle odważny, mnie zaprosił. To następnego dnia. To było w czwartek zebrania, a w piątek już ja byłem u niego na tym. Po południu na wizycie. Tam opowiadałem, tu, tego, wszystko inne rzeczy. Nie? Czyli tak to wyglądało, nie? Tak to była ta. Także ja tutaj nigdy nie miałem problemu, ale właśnie od tego odejścia nastąpił taki bardzo gigantyczny wzrost zrozumienia, poznania. No i wiecie, no słuchajcie, wiecie, że to ja się zajmuję niebocentryzmem, który po prostu jest totalną wywrotą dla systemu. A więc widzimy, że przez te ostatnie ile lat? 7. To zrozumienie wszystkiego poszło po prostu lawinowo, ale nie w dół, tylko do góry. Czyli to wystrzeliło jak rakieta, która jest nadal w ruchu. To tyle. I jeszcze wiele poznania na ten. A jeszcze będzie po prostu, słuchajcie, najważniejsza sprawa, to jest credo praktycznie. Najciekawsze zawsze jest przed nami. To tyle. Tak, jeszcze jedna wstawka, ale Państwo może myślą, że tutaj ja powiem coś, co jest najciekawsze, nie? Nie, nie, to te zakończenie tej poprzedniego wystąpienia, to miałem na myśli wydarzenia, które się będą dziać przed nami i zawsze dojdziemy do jakichś tam wniosków. Natomiast to, co tutaj chcę powiedzieć, ma wartość historyczną albo nawet teraźniejszą. Dlaczego? Otóż sprawa dotyczy mojego statusu prawnego. Otóż to, co Państwo sobie wyobrażają, że no wszyscy, co chodzą po domach, to są Świadkowie Jehowy. Albo stoją z takimi standami, gdzie mają literaturę, to są Świadkowie Jehowy. Ha, ha. Koń by się uśmiał. Kim oni są? No to teraz musimy zwrócić uwagę na taki jeden szczegół, który podam. Ja nigdy nie byłem Świadkiem Jehowy. Proszę bardzo. Z prawnego punktu widzenia nigdy nie byłem Świadkiem Jehowy.
No właśnie, dlaczego jest ta akurat kwestia prawna poruszona tutaj? Jest bardzo ważna. Ponieważ wśród świadków Jehowy uchodzi coś takiego, że wszyscy są braćmi. No ale się okazuje, diabeł tkwi w szczegółach. Jak są wszyscy braćmi, to są wszyscy równi. Ale względem prawa to nie ma już równości. Ponieważ względem prawa to tylko 150 czy 200 osób są świadkami Jehowy. No właśnie, a całe resztę, tam ponad 100 tysięcy? Kto to jest? No, ciekawe. A dlaczego oni, ponieważ stan prawny tak to traktuje. Zarejestrowany Związek Świadków Jehowy w Polsce to jest raptem 150-200 osób. Oni mają przywileje duchownych, różnych wyznań. To jest taka sprawa. To są, oni mają składki ZUS i tak dalej, różne tam przywileje. Mogą budować, zarejestrować swój związek, mogą budować swoje obiekty i tak dalej. No i właśnie, ale kim są ci, którzy ich wspierają, około tych 200 świadków Jehowy? Otóż to są osoby tylko utożsamiane ze świadkami Jehowy. Także jeżeli państwo, tam ktoś przyjdzie do domu, czy tam powiedzmy, zobaczycie kogoś na stędzie, tak naprawdę nie są to świadkowie Jehowy, tylko są osoby, które są utożsamiane. I akurat te osoby nie są świadome tego, że w czasie chrztu zadaje im się takie dwa podchwytliwe pytanie. Tuż przed chrztem, kiedy no, emocje się wzrastają do zenitu, wszyscy mówią tak, dwa razy tak, a nikt nie zwraca uwagi na to, jaki to jest skutek prawny. Pierwsze, to znaczy ja tych pytań nie będę tak znał dokładnie, jak one brzmią, ale tylko powiem o sensie. Otóż sens jest taki. Pierwsze pytanie dotyczy, czy uznajesz organizację Świadków Jehowy jako organizację kierowaną Duchem Świętym. Czyli uwaga, bardzo ważna sprawa. Czyli nie oni to udowadniają, tylko ty masz to potwierdzić. Bardzo ważny szczegół. Ty masz to potwierdzić. To jest raz. Druga sprawa, i to jest właśnie to, o czym tutaj tę wstawkę chcę państwu powiedzieć. Druga sprawa, czy w związku z tym, że jest organizacja kierowana Duchem Świętym, utożsamia się ze świadkami Jehowy, którzy są tam i tak dalej, i tak dalej. Czyli utożsamia się. Możesz być utożsamiany z autorem książki, ale nie jesteś autorem książki, albo bohaterem książki. Możesz się utożsamiać, ale ty nim nie jesteś. Dlatego w Polsce jest 150 do 200 świadków Jehowy. Jest to biuro oddziału Towarzystwa Strażnica. Są to pieniądze specjalnie nadzorcy okręgu, nadzorcy obwodu. Czyli oni wszyscy nie muszą pracować, oni tylko są duchownymi. A czym są na przykład biurze oddziału? To ci pracownicy to są ochotnicy. Oni są tylko tak zwani utożsamiani. Ten, który chodzi po domach, on jest utożsamiany. Czyli nie jest świadkiem. Czyli to jest taki dings. Ja to kiedyś przeczytałem, a później to sprawdziłem. Znaczy to w necie to tam gdzieś było. Lata temu się tym zajmowałem. W necie to gdzieś było, powiedzmy, jakiś jeden artykuł, ale to tak nie zostało to wydźwignięte do rangi sprawy podstawowej. Bo jaka jest idea generalna u świadków Jehowy? Utożsamianych. Tak się myśli, że jak bierzesz chrzest, to zostałeś świadkiem Jehowy. Wcale nie. Wcale nim nie zostałeś. Uważa się w organizacji, że wszyscy są braćmi. No pięknie, ładnie. Wszyscy są braćmi, ale mają funkcję i jeden drugiemu usługuje. Tak jak na przykład byłem starszym zboru, no to ja usługiwałem innym. No to wszystko pięknie, ładnie. Tak, tylko pies pogrzebany, ta równość to już się kończy w systemie prawnym. W systemie prawnym się już wszystko kończy, no i już jest po występach. I już podział następuje w systemie prawnym. Czyli mamy duchownych, mamy klasę duchownych i mamy klasę, no, tak zwanych parafian. No, w ten sposób tutaj można tak, są księża i parafiania. No to powiedzmy tak samo jak w różnych kościołach. To znaczy, ten system prawny dotyczy jak i kościoła katolickiego, jak i innych wyznań.
Także to nie jest żadna tutaj Ameryka, co ja mówię. Tylko po prostu to jest akurat w tym przypadku, jest to tak bardzo sprytnie ukrywane. Nawet rozmawiałem kiedyś z pionierami specjalnymi, no to oni mówią, że to są tacy, którzy się tam mocno poświęcają i tak dalej. Oni tam dużo czasu na to głoszenie poświęcają. To właśnie oni mówią, że oni są jakby pracownicy Towarzystwa Strażnica. Tak, tak to przynajmniej mówili, że oni mają, że i mają legitymację i coś takiego, nie? To wtedy tak mi to przekazał właśnie, czyli że właśnie to te składki ZUS i tak dalej, to wszystko było opłacane przez państwo. Uwaga, to jest przez państwo opłacane. To nie jest coś, że ktoś tam ze składek, jak tam, załóżmy, te 100 tysięcy ze składek, nie, nie, nie. To oni korzystają z przywilejów państwa, czyli ze statusu duchownych. A więc realnie są duchownymi. A więc twierdzenie, że wśród świadków nie ma duchownych, to jest lipa. To jest klasyczna lipa, jakich wiele, ale świadkowie o tym, czyli ci utożsamiani, to oni nie wiedzą. Mało tego, buduje się różne obiekty. Budują utożsamiani, ale właścicielem je są. No właśnie, co jest właścicielem? Towarzystwo Strażnica. No i wystarczy, że właśnie ktoś odejdzie ze zboru, czy tam powiedzmy coś się z nim stanie, powiedzmy, jest własność towarzystwa. Nie jest własność tych, którzy budowali. No, ciekawe, dlaczego? Dlaczego nie ma własności tych, którzy budowali? Z prostego powodu. Oni nie są świadkami, oni nie są członkami Towarzystwa Strażnica. Gdyby 100 tysięcy było, gdyby 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy, jak jest obecnie, utożsamianych ze świadkami Jehowy, bo taki najlepiej tutaj obraz powiedzieć i tam operować takim zwrotem, gdyby tak było, to by trzeba było, wiecie co zrobić? Wszyscy byliby duchownymi. Mało tego, państwo musiałoby im no, płacić składkę ubezpieczeniową. No, widzimy jak to jest. A więc, co możemy zapamiętać z tego wszystkiego? Przez 20 lat nie byłem wcale świadkiem Jehowy. Także proszę mi nie pisać, że tam, że byłem świadkiem Jehowy, bo nim nigdy nie byłem. I na przykład, kiedy był jakiś komunikat, że powiedzmy, obojętnie tam z jakiej, że na przykład, i że w moim przypadku, że był komunikat, kto brzmiał w ten sposób, że przestał być utożsamiany ze świadkami Jehowy. Zgodne z prawdą, bo świadkiem Jehowy nigdy nie był. Nie można powiedzieć, że ktoś był taki, siaki, owaki, tylko komunikat jest bardzo sprecyzowany. Od tego są specjalne szkolenia, żeby tutaj nie było, że przestał być utożsamiany. O. Czyli na w czasie chrztu chcesz być utożsamiany, ale kiedy już rozgryziesz ten blef, czyli Towarzystwo Strażnica, no to, to wtedy już nie jesteś utożsamiany. No, właśnie. I to jest, i wtedy się, wtedy jest tak zwany ostracyzm. Ale mi to nie grodziło. Skutki jakiegoś tam ostracyzmu to takie, powiedzmy, to są kwestie takie bardziej psychologiczne. Ja państwu już wcześniej na ten temat powiedziałem, a więc pamiętajmy o takich rzeczach prawnych. Z punktu widzenia prawnego ponad 100 tysięcy utożsamianych świadków Jehowy nie są świadkami Jehowy, ponieważ oni są tylko i wyłącznie utożsamiani. No to praktycznie to było to, co chciałem państwu w tym filmie, w tym wstawce powiedzieć, ponieważ no, był ten temat świadków Jehowy, no to akurat dlatego powiedziałem, specjalnie do tego nie będę wracał. Nie ma potrzeby, to jest kwestia historyczna. Natomiast jeszcze raz powtórzę, zapraszam do linków. Literatura jest mocna i zdradza tak naprawdę to, co się działo przez ostatnie 6 lat, albo nawet i wcześniej. To, co zauważałem. No i zobaczycie tam też mój list o odejściu. Także to wszystko. Dziękuję i jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem w poprzedniej jakby części. Najciekawsze
zawsze jest przed nami. Dziękuję.